Wiosną 2008 roku ekipa 100 tysięcy bocianów śledziła ptaki wędrujące nad Izraelem. Po 2 latach postanowiliśmy znów odwiedzić te strony. Tym razem nie wiosną, a jesienią. Przewodnikiem był Waldek Krasowski, który świetnie zna miejscowe ptaki i ornitologów. Towarzyszyli nam także starzy znajomi Irek Kaługa i Mirek Rzępała. Program z bocianami w tytule i przyrodnicy z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Nie trudno się domyślić, jaki był cel wyprawy. Bociany opuszczają Polskę pod koniec sierpnia. Na początku września przez Bułgarię, Turcję i Syrię docierają do Izraela. To ważny przystanek w drodze do Afryki. Pas północnych dolin jest idealnym miejscem, by przyjrzeć się wędrującym stadom. Ostateczny wybór punktu obserwacyjnego zostawiliśmy Waldkowi. Dolina Beczehan jest głównym szlakiem migracji ptaków i cała obfitość stawów, jaka tutaj jest naokoło, powoduje, że najchętniej bociany tutaj lądują. Poza tym geograficznie to wszystko jest tak ułożone, że jeśli bociany wylatują znad Turcji i lecą nad Izraelem, to tu jest taki pierwszy, większy stop dla nich. Tutaj schodzą, żeby się napić wody, ewentualnie posilić i najczęściej lądują właśnie tu na tych stawach. Dzięki Waldkowym znajomościom mieliśmy potężne wsparcie. Dostęp do informacji z kilkunastu punktów obserwacyjnych nad północnym Izraelem. Jesteście czymś w rodzaju ptasiego wywiadu. Jeżeli wywiad może ujawniać swoje informacje, to opowiedzcie coś o tym, jak pracujecie. Skąd macie tyle wiedzy o tym wszystkim, co tutaj leci? To jest projekt Izraelskiego Centrum Ornitologii i Sił Powietrznych Izraela. Projekt ma 2 najważniejsze cele. Naukowy. Liczymy przelatujące stada. Szacujemy ich liczebność. Oznaczamy gatunki, czas i okresy przelotu. Przy okazji notujemy też mnóstwo innych szczegółów. Drugi cel to bezpieczeństwo samolotów. Mówiąc najprościej, nasz zespół na ziemi jest w stałym kontakcie z kontrolą lotów. Uzupełniamy i potwierdzamy namiary radarowe. Dostarczamy informacji o dokładnej lokalizacji ptaków. Informacje trafiają do pilotów, którzy mogą być w pobliżu. Projekt funkcjonuje od 40 lat. W tym czasie na obszarze, gdzie działamy, nie doszło do żadnej powietrznej kolizji z ptakami. Nas najbardziej interesują białe bociany. Ile ich tutaj leci? Przeleciało już 220 tysięcy bocianów. Do tego trzeba dodać 80 tysięcy, które przeleciały na wschód od nas. To daje razem jakieś 300 tysięcy, które już nas minęły. W ciągu następnych 10-12 dni spodziewamy się kolejnych 100 tysięcy. Czy możecie nam jakoś tak po znajomości załatwić jakieś duże stado bocianów? Tak, spróbuję wykonać parę telefonów. Wierzę, że przed wyjazdem na pewno złapiecie jakieś duże stado. Wciąż jest dobry czas na bociany. W czasie jesiennej i wiosennej wędrówki w każdej chwili na niebie Izraela znajduje się 1,5 do 2 milionów ptaków. Informacje o rozmieszczeniu stad są dla pilotów bezcenne. Wiesz co, tak na pierwszy rzut oka, to wydaje mi się, że to strasznie nudna robota. Patrzeć w błękit i skupiać się na tym, czy nie pojawią się tam jakieś czarne kropeczki. No więc dokładnie takie same miałem odczucia, jak przyjechałem tutaj i w pierwszy dzień przyjaciele ornitolodzy z Izraela mówią mi: o patrz, lecą czmielojady. Zajrzałem w lunetę, a tam po prostu czarne kropeczki. No i pytam się, jakim cudem, skąd wiecie, że to są akurat czmielojady?
No i okazało się, że patrzy się na strukturę stada, na czas, w jakim one przelatują, na liczebność. Jedne ptaki lecą w bardzo dużych stadach, inne lecą tyralierą, jeszcze inne w luźnych stadach, w małych grupach. I to już daje jakąś bardzo miarodajną informację, która w lornetce może się w zasadzie tylko potwierdzić. Zazwyczaj jest ten pierwszy szacunek poprawny. 2 lata temu przyjechaliśmy do Izraela za późno. Tym razem trafiliśmy w sam środek okresu bocianiej wędrówki. To też nie za dobrze, bo największe stada pojawiają się w pierwszej i w końcowej fali. Trzeba było czekać i póki co zadowolić się grupami odpoczywającymi pośród okolicznych stawów rybnych. Na każdym kompleksie przesiadywało po 500 ptaków. W skali Izraela raczej niewiele, ale na nas i to robiło wrażenie. Nasza liczebność mazowiecka to około 7 tysięcy ptaków. No, ma się jakoś tam procentowo do tego, co my tu widzimy i tak naprawdę no, jednego dnia w zasadzie widzieliśmy 3/4 mazowieckiego stada lecące tutaj nad Tira Cwi. No, wrażenie jest niesamowite, niezwykłe i dla kogoś, kto się zajmuje bocianami od wielu, wielu lat, może to być jeszcze przeżycie i ciągle będzie pewnie budziło emocje przez jeszcze wiele miesięcy. Widać, że nie dla wszystkich była to szczęśliwa podróż. Słabe i chore ptaki giną z wycieńczenia, ale są też ofiary wypadków. Najczęstsza przyczyna ta sama co w Polsce. Przewody linii energetycznych. Oczekiwanie na wielkie stada najlepiej skracać obserwacjami na stawach. Izraelscy właściciele są dla ptaków niezwykle wyrozumiali. Przy urządzeniach napowietrzających wodę i w miejscach do karmiania ryb zawsze trwa polowanie. Czaple nadobne, ślepowrony, rybołowy u nas uchodzą za rzadkość. We wrześniu w Izraelu były dosłownie wszędzie. No i jeszcze zimorodki, srokate, krasnodziobe i nasze, europejskie. To miejsce zakwaterowania ekipy. Ośrodek działa przy jednym z kibuców leżących w Dolinie Jordanu. Specjalizuje się w organizowaniu wypoczynku dla obserwatorów ptaków. Kibuc to prawdziwie socjalistyczna organizacja, ustanowiona 100 lat temu. W tym roku obchodzimy właśnie stulecie tego ruchu. Pierwsze osady powstały niedaleko stąd, w Dolinie Jordanu.
Założyli je młodzi ludzie, przybyli głównie z Polski i z Rosji. Dzielili między siebie wszystko, co mieli, co z sobą przywieźli. Tworzyli społeczności zajmujące się rolnictwem, budowali nowe osady, gospodarstwa, domy, zakładali rodziny. Ruch się rozwijał. Dzisiejsi mieszkańcy kibuców to już czwarte pokolenie, ale w dalszym ciągu razem uprawiamy ziemię, tworzymy niewielkie przedsiębiorstwa. Wciąż razem prowadzimy nasze interesy. Uważam, że znaleźliśmy świetny sposób na życie. Stworzyliście tutaj miejsce bardzo ciekawe przyrodnicze, no prawie jak oaza, tu żeby oglądać ptaki, a po to żeśmy tu przyjechali, wcale nie musimy wychodzić z kibucu. Wokół nas żyje wiele ptaków i ssaków, których wcześniej nie było na tym terenie. Przywędrowały z sąsiedztwa, kiedy zaczęliśmy uprawiać ziemię i założyliśmy ogrody. Wiele ptaków przybyło tu z górskich lasów. Pamiętam, że nie było ich jeszcze za czasów mojego dzieciństwa. Przez 10 dni najbliższym sąsiadem ekipy był samiec nektarnika palestyńskiego, zamieszkujący pobliski krzew. Kolejny dzień obserwacji. Niemieccy ornitolodzy, którzy również penetrują tutejsze stawy, donieśli, że pośród ptaków odpoczywających na jednym z kompleksów jest bocian z obrączką. Szczęście dopisuje. Po godzinie obserwacji udaje się go wypatrzeć. Mirek podejrzewa, że być może to polski ptak. Nie ma na co czekać. Trzeba to sprawdzić. Dzień dobry. Czy ja się dodzwoniłem do stacji ornitologicznej? Marcin Krzyżański, program 100 tysięcy bocianów. Telefon do polskiej stacji ornitologicznej potwierdza przypuszczenia. Ptak został zaobrączkowany w czerwcu 2008 roku. Był wtedy pisklakiem w gnieździe stojącym w miejscowości Bucz, położonej w gminie Przemęt w województwie wielkopolskim. Przebył kawał świata i wygląda na to, że ma się doskonale. No, to mamy gościa. Irek latem złamał nogę, ale to nie powstrzymało go od udziału w wyprawie. Od paru dni migawka jego aparatu nie przestaje trzaskać. Wielokrotnie opowiadałem ci o tym, że młode bociany zaplątują się w sznurki na gniazdach. Te sznurki są przynoszone przez dorosłe ptaki jako budulec z łąki pula, są one używane do wiązania siana i słomy. I tutaj miałem właśnie taki przypadek boćka, który bez wątpienia na gnieździe zaplątał się w sznurki i doszło do zaciśnięcia, krew przestała krążyć i wystąpiła tutaj martwica, która doprowadziła do autoamputacji tej nogi. Jakiś brudas straszny, nie? Tak, no, niektóre bociany podczas sezonu latają w różne nieciekawe miejsca i czasami zdarza się taki ptak. Ten ewidentnie przyciągnął moją uwagę, bo jest taki ciemny i brudny. No, wszystko wskazuje na to, że gdzieś wpadł w jakiś olej, który no, nie zmyje się tak przy pierwszej ulewie i ptak sporo przeżył. Poranek zakończył się sukcesem. Po południu można więc odpocząć w palmowym gaju. Wow.
Te ale są takie, słodycz, wow. Te są takie miodne. A spróbuj tego. Fantastyczny. I co chłopaki, co lepiej smakuje? Jabłka pod Siedlcami czy daktyle w Izraelu? A to zależy, kurczę, to tak smakuje jak rodzynki praktycznie. Popróbujemy, nie zdążyliśmy się jeszcze przyzwyczaić do tego smaku. Jest rzeczywiście trochę mało wodniste, ale super. Tutaj widać, że ptaki też się doskonale na daktylach znają. Poobjadane są tylko te dojrzałe. Wreszcie jest powód do dumy. Jeśli chodzi o dzięcioły, rozkładamy Izrael na łopatki. Mamy 8 gatunków, a tu żyje tylko jeden. Dzięcioł białoszyi, zwany też syryjskim. Ucztę przerywa widok, który dla każdego ptasiarza jest słodszy niż wszystkie daktyle świata. Co Mirek, puka serduszko? No, troszeczkę, nie da się ukryć. No jeden z największych chyba polskich rarytasów, nie? No w tej chwili tak, trzeba przyznać, że no, mało ornitologów młodego pokolenia widziało kulona w Polsce. No, żeby go zobaczyć, to raczej trzeba się już wybrać w tej chwili za granicę, na Ukrainę, czy właśnie tutaj do Izraela. Następnego dnia dostajemy wreszcie elektryzującą wiadomość. Nad dolinę nadciągają wielkie stada bocianów. To dopiero południe, więc trzeba się śpieszyć. Możliwe, że ptaki przysiądą tylko na krótki odpoczynek i zaraz ruszą dalej. Jedziemy na stawy w Tirat Cvi. To najlepsze miejsce do przechwycenia bocianów. Gdy docieramy, ptaki już są na miejscu. Gaszą pragnienie. Posilają się martwymi rybami. I po chwili startują w dalszą drogę. Mało brakowało, by nam uciekły. Jeszcze jeden bociani spektakl. Każdego wieczora ptaki sadowiły się na nocleg, jednak nie na drzewach ani nie na słupach jak u nas, ale na wielkich deszczowniach rozstawionych pośród pól. Na taką konstrukcję żaden szakal się nie wdrapie. Nikt nie chce siedzieć z brzegu. Najlepsze miejsca to te w centrum grupy. Boję o to, kto, gdzie i obok kogo będą się toczyć aż do zmroku. Chciałoby się mieć taką nadzieję, że to nasze bociany. I czasami jest takie wrażenie, że to właśnie ten, którego widziało się przed wyjazdem, a jeszcze dumnie kroczył, bo pisklęta wyszły z gniazda, właśnie się najadał przed podróżą, a teraz widzimy tu ptaki dorosłe, które ruszyły gromadnie, siadają tu na groblach, siadają na zraszaczach wieczorem. No chciałoby się wierzyć, że to ten właśnie,
że to ten nasz. Tak, że to ten nasz bociek spod Siedlec i on tu właśnie sobie siedzi z całym stadem innych bocianów, które spotkał po drodze. Szczęśliwie dotrzedł do Afryki. Myśli się w tym momencie też o drodze powrotnej, bo przed nami kilka miesięcy, kiedy bocianów nie będzie w Polsce. Będziemy czekać, no, w pierwszych dniach marca, około połowy, zaczną do nas przylatywać. I mamy nadzieję, że ten, który tu siedzi, bocian spod Siedlec, w drodze powrotnej, no, no też trafi w dobre miejsca, będzie miał tyle szczęścia, że wróci i znowu uchwała pisklęt. Chcemy w to wierzyć. To co, trzymamy kciuki za bociany, tak? Trzymamy kciuki.